Witajcie kochani, jest przepiękny dzień 2 maja, idę do sklepu, postanowiłam się przejść, bo trzeba się trochę ruszać, więcej jest wiosna, aktywność jest pożądana, jest tak pięknie, że postanowiłam wam pokazać okolice, bo naprawdę ta wiosna jest po prostu cudowna, u nas tutaj w Biskupicach jest po prostu tak błogo, a podobno ma padać przez następne kolejne dni, więc dzisiaj ostatnia szansa uchwycenia tego majowego piękna. No i oczywiście zapraszam was jutro na majówkę, na rynek do Krakowa, na mały rynek. Będziemy śpiewać pieśni majowe, będzie uroczyście, kostiumy, pogadanka. Jak zwykle będzie przepięknie, przychodzą tłumy, więc zapraszam, fajnie jest tak razem pośpiewać. Pocelebrować ten nasz piękny kraj. Zobaczcie, jak jest cudowny. Naprawdę, jak chodzi o naturę, krajobrazy, to mamy się czym cieszyć. Mieści się dwór w Biskupicach, jest bardzo, bardzo stary. Te zabudowania pochodzą jeszcze z okresu bodajże średniowiecza czy renesansu, tam klasztorne, a dwór też ma kilkaset lat. To jest duży park. To jest w ogóle centrum Biskupic. Tamtą stronę szłam inną drogą, a teraz będę wracać do domu. O, tędy, to jest jakby od dołu. Zobaczycie zaraz mój dom od drugiej strony. Teraz jest tutaj szkoła w Biskupicach i ten wielki dom, co już kiedyś mówiłam o nim. O, tam jest góra biskupicka, kościół. I widać już ten zabudowania dworu z tyłu. Kiedyś tam się mieściła szkoła za komuny, bo dwór był wiadomo, przejęty przez państwo. Tutaj kiedyś też dawałam dodatkowe lekcje angielskiego. A tymczasem zaraz zobaczymy moje domostwo od dołu. O, już widać trochę. O, jest! Tam taki czerwony daszek w głębi. To jest nasz dom. I teraz będę wchodzić taką dróżką, zaraz wam pokażę, półdziką, nie półdziką, ale to nie jest oficjalna droga jakaś moja. Tamtą się jeździ autem, którą szłam wcześniej, a teraz taka tylko dla pieszych. No i zobaczcie ten ogrom. Nie da się tego pokazać tak, jakby faktycznie być tu na miejscu, bo to jest mega wrażenie robi ten to drzewo, zobaczcie, podchodzę do niego teraz dopiero, jeszcze jestem z 10 metrów. Coś tak wydaje w kamerze, że to jest już blisko, ale
O. Jakbym podeszła tak, to nie da się tego objąć. Ogromne to jest. Kolos taki potężny. Zobaczcie. O, aż trudno to objąć, naprawdę. Jest wielgachny. To widać tutaj na żywo bardziej niż w kamerze, ale potężne drzewo, potężne drzewo. Bardzo stare, kilkaset lat, nie wiem ile ma lat, nie tyle co najstarszy dom w Polsce, Bartek bodajże, ale jest stary. O, i tutaj jest taka dróżka, zaraz będę wchodzić od dołu na działkę, to wam przy okazji pokażę. Tu jest pięknie, tutaj sąsiedzi mają tą łączkę, tam jest właśnie o. Hospicjum i kościół oraz cmentarz w Biskupicach. Teraz idziemy sobie. Fajna dróżka. Ale ja pójdę na skróty przez już moją działkę konkretnie, bo to jest instalacja fotowoltaiczna. I już się tu będzie zaczynać. Oj, co mnie martwi, to to, że... A nie, działa, dobrze. Myślałam, że nie działa. Działa. Myślałam, że ten, bo jest tak ciemno, że nie widać. To zaczyna tu zarastać, trzeba będzie ścinać niedługo, bo tu jeżyny strasznie porastają. No i jesteśmy na miejscu praktycznie. Ta część jest używana pod fotowoltaikę, ale tutaj planuję robić też ogródki takie warzywne. I może za to jakieś drzewo owocowe, bo trochę brak owoców własnych. Taki jest widok w dół. A tu już jesteśmy pod samym domem. Jest, zaraz będę ścinać trawę. Pokażę wam moją kosiarkę, ale jest mała, druga duża jest nawet nie za ciężka, więc Wiktor obsługuje, ja tylko obkaszam wokół. Jest, jesteśmy na miejscu. Ta-da! Moi drodzy, mój pierwszy haul z Biedronki. Byłam na zakupach z plecaczkiem. O, moim takim plecaczkiem, bo jest to kawałek, powiem wam, że jest 15 minut w jedną stronę, więc te zakupy małe, żeby nie było mi ciężko. A i tak się zdziałałam, bo tu pod górkę jest cały czas teraz, w drugą stronę. No i jak widzicie, dużo warzyw, bo ja miałam bardzo dużo warzyw i owoców teraz. Znaczy staram się oczywiście. Pomidorki jakieś, gruszka musi być, bo ja kocham. No i jedyne cytrusy, jakie jem, czyli cytryny, grapefruit, herbata zielona, bo się skończyła. Zawsze kupuję taką do parzenia w dzbanku i zwykłą, nie lubię aromatów sztucznych. A te herbaty niestety, te wiecie, sieciówkowe, to nic koło naturalnych nie leżały, tam wszystkie sztuczne aromaty. No i pomidorki malinowe, wiadomo, o tej porze roku tylko takie kupne. Ja sobie kupiłam, bo była jakaś promocja, ale generalnie nie je się tego dużo, ale ważne są orzechy, przynajmniej w mojej diecie. Masło bez laktozy. Masło musi być, bo ja bez masła nie dam rady. Zaraz zobaczycie, jakie śniadanko upichcę sobie. No i coś dla kotków małego, bo już dawno nie jadłem miękkiego jedzonka. No i taki mój haul. A, jeszcze kupiłam nową folię do przykrycia na tarasie, bo muszę niestety przykrywać mimo zadaszenia, bo niestety, ale... Kochani, kotki obce mi tu przychodzą i mi, jak mam wszystkie poduszki na wierzchu, potrafią obsikać, wiadomo, znaczą teren. No i dlatego na noc zawsze jest przykryte. Ja musiałam kupić nową, bo stara jest już tak dziurawa i okropna, że się nie da. Musiałam dwoma przykrywać i to jest bez sensu. Także taki mikro haul, a ta plandeka, powiem wam, niedroga, bo 3 na 4 metry i jest wodoodporna i dałam za nią 24 zł chyba. Także opłacało się, wydaje mi się. Super. Awokado. Zaraz pokażę wam moje śniadanie, bo dzisiaj jem na tarasie. To jest pierwszy dzień w tym roku, kiedy mogę sobie pozwolić na to. Ojej, to będzie pyszne.
Moi drodzy, jestem na tarasie i dzisiaj pierwszy raz jem tu śniadanie. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Oczywiście pomijam tą plandekę, którą zaraz zmienię i wam pokażę. Ale o, śniadanko. Pokażę wam to z drugiej strony. Ale jeszcze chcę wam pokazać. Dostałam od przyjaciółki takie coś. To jest poidełko dla ptaków. Zobaczcie, jakie piękne. Tutaj się kładzie jedzonko, a tutaj wodę. I wieszamy to, mogę to powiesić na tej mojej... O, w ten sposób. Na tej mojej pergoli tarasowej i będziemy idealnie tu pasować do wystroju. Ptaszki będą mogły sobie cały sezon pić. Kochani, zobaczcie, no jest po prostu bosko. I popatrzcie na tą pyszotę. Pękne te żółtka, że tak powiem. Ej. Pękne te żółtka i o, to się musi tak rozlać. Najlepsze. Ostatnio byłam chora przez 2 dni, przez prawie 3 dni i nic nie jadłam praktycznie cały czas. Niestety nie dało się jeść. No i trochę nadrabiam teraz, dlatego takie obfite śniadanie dzisiaj, bardzo kaloryczne. Normalnie to bym zaczęła od koktajlu i tak dalej, ale mój żołądek jest bardzo wydelikacony w tym momencie i muszę trochę się też odżywić. Dlatego coś takiego. No i oczywiście, że musi być kawka z mlekiem owsianym w mojej ulubionej filiżance. Poidełko czeka na powieszenie. Zaraz wam pokażę nową plandekę, bo ta już ma dziury i jest... Poza tym strasznie mi już razi ten taki niebieski kolor tej plandeki. Powiem wam, że naprawdę to jest mega pyszne. A, no i muszę trochę się zabrać tutaj za ogródek. Zaraz będę kosić, bo po południu mamy próbę w Teatrze Loch Camelot i będziemy do nocy siedzieć nad piosenkami i kostiumami na jutrzejszy koncert. Trzeba nabrać sił i póki co zająć się, bo ma podobno tydzień padać. No i w związku z tym muszę koniecznie zrobić trawnik. Dzisiaj musimy, bo potem nie będzie jak, a jest bardzo wysoka trawa, naprawdę strasznie wysoka. Papa kocha. Słuchajcie, jestem w trakcie pracy i żegnam się z wami. Pogoda jest przepiękna. Jeszcze wam tu pokazuję rundkę małą, zanim skoszę, bo teraz są piękne mlecze, których za chwilę już nie będzie, bo je po prostu skoszę. No trudno, bardzo mi ich żal, ale wiecie co? One się strasznie rozmnażają i potem bym miała same mlecze. I tak jest bardzo, bardzo dużo. O, jest jaka piękna łąka, popatrzcie. Przepięknie to wygląda. Te kwiatki to chyba nawet zerwę, bo mi ich szkoda skosić. A tak to przynajmniej chwilę postoją w tym wazonie, przynajmniej przez jakieś kilka dni. Patrzcie. Cudowne są. Bardzo mi się podobają. Przepiękny kolor. Najmodniejszy w tym sezonie. I kochani, tym pozytywnym akcentem żegnam się z wami i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Miłej majówki. Miłego 3 maja. Przybądźcie na rynek, jeśli jesteście w Krakowie. Na pewno będzie warto, będzie wesoło, fajnie. Pośpiewamy razem. A pozostałym życzę po prostu odpoczynku i odświętnego nastroju. To jest fajne święto, pozytywne święto, bo to jest jedna z pierwszych na świecie konstytucji takich demokratycznych i możemy być z tego dumni. Może nie do końca udało się wprowadzenie wszystkiego w życie. I straciliśmy tą wolność, to jednak jest to nasze duże osiągnięcie i ta konstytucja jest czymś, z czego możemy być naprawdę dumni jako naród. I kochani, życzę nam, żebyśmy mieli taką prawdziwą demokrację, prawdziwą wolność i prawdziwy raj tutaj w Polsce dla nas wszystkich. Tak, żeby każdy mógł tutaj żyć tak, jak chce i żeby można było się rozwijać przede wszystkim, bo żeby każdy miał możliwości rozwoju. Pozdrawiam was tymi słowami i też oczywiście życzę tego Ukrainie, żeby po prostu było, było tak samo jak we wszystkich wolnych, niepodległych
i bogatych narodach świata. A zobaczcie, tutaj są takie ukraińskie kolory. Pokażę Wam. O, takim akcentem ukraińskim, niebiesko-żółtym zakończę tego vloga. Bye, bye!